Podziękowania za trud pracy należały się rolnikom z gminy Gorzyce. W tym roku miejscem uroczystości dożynkowych były furmany. Świętowanie połączono z drugim zlotem furmanek. Dożynki, zwane inaczej świętem plonów, to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy z gminy Gorzyce co roku świętują je w innym miejscu. Tym razem podsumowanie tegorocznych żniw miało miejsce w furmanach. W tym roku no, wiosna była może ciężka, ale ogólnie jest dobrze. No, myślę, że nie było jakiejś tam nawałni czy czegoś, ale myślę, że jest nieźle. No. Tradycją święta plonów są cuda ze zboża, czyli wieńce dożynkowe. Co roku jest ich 4. Przygotowują je mieszkańcy Trześni, Sokolnik, Orlisk i Furman. Chcieliśmy upamiętnić objawienia fatimskie w 1917 roku. No i wiadomo, Maria dzisiaj jest święto maryjne, więc chcieliśmy pokazać Maryję. Różne gatunki zboża, to tam było proso, owies, żyto pszenica. Tutaj jak widać, no to lilie to już były zakupywane, ale z takich rzeczy, które można zebrać własnoręcznie, to właśnie wszelkie te gatunki zboża, no, które są na naszych polach rosną po prostu. Pomagaliśmy dziewczynom przy zbieraniu zboża, kwiatów. No i staraliśmy się, tak samo wieniec, próbowaliśmy ten wieniec, opiekowaliśmy przy nim, przynosiliśmy go do kościoła. Przyłożyli się, wieńce są przepiękne, jak co roku każdy się stara, żeby ich wieniec, każda miejscowość, żeby ich wieniec był najładniejszy, najwspanialszy i to cechuje właśnie naszą parafię. Jedną z atrakcji imprezy była przejażdżka po okolicy w barwnym korowodzie złożonym z udekorowanych bryczek i traktorów. Uroczystości dożynkowe w tym roku połączone zostały ze zlotem furmanek. Choć ta impreza odbyła się dopiero po raz drugi, już zyskała sobie sympatię mieszkańców gminy i okolic. Furmany kojarzą się z furmankami. I tak żeśmy wpadli na taki pomysł, żeby wspólnymi siłami z urzędem gminy i nie tylko z mieszkańcami, chcieliśmy po prostu, żeby to jakoś zaznaczyć, te furmany, żeby były, może się uda to jeszcze szerzej niż tylko tutaj w regionie. W furmanach nie ma za dużo, ale coraz więcej ich jest. Coraz więcej jest koni, tylko nie każdy koń nadaje się jeszcze do zaprzęgu, bo trzeba go przystosować. To nie tak jak kiedyś, że było mnóstwo koni i konie były przystosowane do ciągnięcia, jechania w zaprzęgu. I myślę, że w przyszłym roku już reprezentacja furman będzie na pewno. I jest fajnie, no samo to, że patrząc tutaj ile jest ludzi, to myślę, że impreza się udała. Na zlot furmanek przyjechało 5 woźniców, wśród nich Tadeusz Woźniak z Wrzaw. To jest bryczka, wagonetka dokładnie, taki rodzaj tego powozu. Do przewozu właśnie takich, i dla swoich potrzeb właśnie tak rekreacyjnie się przejechać i dla gości zaproszonych jakiś tam. To niedawno mam, bo to jest taka odrestaurowana, ale w sumie bryczek to ja mam 3 i tam w domu jeszcze tam inne są. Ale ta taka jest dopiero zrobiona i przyjechałem się pochwalić. Koniki polskie. Mam 3 klacze i są w hodowli zachowawczej konika polskiego i służą jako właśnie rekreacja. Który z przybyłych woźniców okazał się najszybszym, a jednocześnie najbardziej precyzyjnym kierowcą, wyłoniły zawody i konkurencje przygotowane przez organizatorów. W konkursie na najładniejszą bryczkę i furmankę nagrodzono wszystkich uczestników zlotu. Przez cały czas zabawie towarzyszyły występy na scenie. Wystąpili m.in. uczniowie ze szkoły podstawowej w furmanach. Można było obejrzeć również specjalny program artystyczny przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach. Wystąpił także zespół folklorystyczny Perełki z Żupawy. Na imprezie nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Wszystkie mogły bawić się w parku rozrywki, m.in. na dmuchanych zjeżdżalniach i w wodnych kulach.